Po prawie pół roku w szkołach zabrzmiał pierwszy dzwonek. O ile część dzieci powrotu do szkoły nie mogła się już doczekać, o tyle rodzice i nauczyciele są pełni niepokoju. Pójść do szkoły. Już chciałeś, tak? Tak. No najpierw przyjść do szkoły z kolegami, ale obawiam się, że ten koronawirus troszkę te sprawy pokrzyżuje, ale wszystko jest już, wróciło do normy. Jest okej. Okay. Już wolę iść do szkoły niż siedzieć w domu i robić naukę zdalną. Rodzice jednak wyjścia nie mają, muszą dzieci posłać do szkoły. Dzień 1 września, który zwykle kojarzy się z radosnym powrotem dzieci do szkół, w tym roku podszyty jest strachem o zdrowie. Obawy zawsze są, ale faktycznie biorąc pod uwagę to, że dzieci są puszczone do szkoły, że państwo na to pozwoliło, no to jest faktycznie, troszeczkę czujemy się bezpieczniej, że dzieci są odpowiednio zabezpieczone w szkole, więc myślimy, że będzie wszystko dobrze. Obawy są na pewno, bo to wiadomo, z tym koronawirusem to jest różnie, ale mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, bo potrzebna jest dzieciakom bliskość z kolegami i tak dalej, żeby to jakoś normalnie funkcjonowało i mam nadzieję, mam taką cichą nadzieję i nie tylko ja pewnie taką nadzieję posiadam, że jednak ten rok szkolny będzie taki normalny i ta szkoła normalnie wróci na swój tor i będzie wszystko w porządku. Dzieci się cieszą, pół roku siedziały w domu, także myślę, że rodzice też chyba się cieszą na ten dzień. Co drugi rodzic uważa, że powrót dziecka do szkoły pozwoli mu lepiej wykonywać obowiązki zawodowe, a także mniej angażować się w zadania szkolne. Dodatkowo zgadza się z twierdzeniem, że tradycyjny sposób nauczania jest lepszy niż edukacja w formie zdalnej. Dzieci też wolą, myślę, się uczyć w szkole, bo to zawsze jednak jest z dziećmi, to z dziećmi, a rodzice no to zawsze jest inne podejście, jak jest dziecko rodzic, a dziecko nauczyciel. No lepiej, bo ten kontakt z rówieśnikami jest, tak? No zdecydowanie w szkole. Dzieci w domu jednak troszeczkę bardziej się rozpraszają. Jest im ciężej się uczyć w domu, mimo wszystko nauczyciele mają u nich taki większy szacunek. Dzieci się bardziej przykładają. No i dla nas bardzo duże odciążenie, bo jednak większość z nas też, mimo tego, że dzieci się uczyły zdalnie, pracowała i było to bardzo ciężko połączyć. I pomóc dzieciom z nauką i nam pracę i jeszcze obowiązki w domu. Z okazji nowego roku szkolnego życzymy wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom wytrwałości, zdrowia i zapału w podejmowaniu nowych wychowawczych i edukacyjnych wyzwań.